Poznałam Jezusa i chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Jezus nie jest taki, jak Ci się wydawało. Nazywam się Anna Szczepaniak i wychowana w religijnej rodzinie robiłam wiele rzeczy, żeby zasłużyć na zbawienie. Aż 3 lata temu usłyszałam prawdziwą Ewangelię, prostą Ewangelię, jedyną Ewangelię o Jezusie, który umierając za mnie na krzyżu, nie troszczył się o to, czy zasługuje, czy nie. Nie patrzył na moje grzechy, upadki, czy dobre uczynki. Usłyszałam o Jezusie, który już na krzyżu zdecydował, że za darmo daje mi zbawienie, jeżeli ja tylko zechcę je chwycić. Posłuchaj, Bóg udostępnił całej ludzkości zbawienie, ale musisz złapać Jego rękę, która jest wyciągnięta w Twoim kierunku. Znasz Jezusa? Znasz Jezusa? Znam Jezusa. Poznałam Jezusa osobiście. Zamieszkał we mnie wielki Bóg. Wielkiemu Bogu podobało się uczynić sobie ze mnie mieszkanie. Zamieszkał we mnie nie dlatego, że zasługiwałam, ale dlatego, że tak mu się upodobało. Bo Bóg nie mieszka w świątyniach, które są budowane ludzką ręką. Bóg mieszka w duchu człowieka, ale tylko w duchu człowieka, który się na to zgodził i który na to poszedł. Ludzie często mówią mi, przecież jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. To jest kłamstwo z piekła. Nie jesteś dzieckiem Boga, jeżeli nigdy nie powiedziałeś Mu, chcę, żebyś był moim ojcem. Uznaję Twoje ojcostwo. Wiem, że Ty mnie stworzyłeś. Wiem, że stworzyłeś tą ziemię mocą swojego słowa. Wiem, że stworzyłeś mnie mocą swojego słowa. Jeżeli nie miałeś w życiu takiego momentu, kiedy oddałeś życie Jezusowi, to On nie jest Twoim Ojcem. Bóg nie jest Twoim Ojcem, jeżeli nigdy nie zwróciłeś się do Jezusa. Ale posłuchaj, zwrócenie się do Jezusa jest zaplanowane tak, żeby było najprostszą rzeczą na świecie. Wystarczy serce, które zwraca się ku Bogu i usta, które wyznają Jego Panem. Jeszcze dzisiaj, gdziekolwiek dzisiaj będziesz, czy tutaj teraz, czy kiedy pójdziesz sobie gdzieś dalej, wyznaj Jezusa Panem, powiedz do Niego własnymi słowami, chcę Cię poznać tak samo jak ta dziewczyna, która na ulicy o 8 rano mówiła o Tobie, zamiast spać. Posłuchaj, zwróć się do Niego szczerym sercem, powiedz Jemu, co czujesz, powiedz Mu, to jest Bóg, On chce, żebyś się do Niego zwrócił. Bóg kocha, kiedy się do Niego zwracamy, ale On nie zgwałci Twojego życia i nie przyjdzie na siłę. Za to diabeł przychodzi na siłę i nie pyta się, czy może przyjść. Przychodzi z chorobami. Jeżeli jesteś na coś chory, chodź, uzdrowimy Cię. Tak jak Jezus uzdrawiał chorych, tak samo Jego dzieci dzisiaj uzdrawiają. Diabeł przychodzi do nas z wieloma rzeczami, ale Bóg czeka, aż powiesz do Niego, że chcesz, żeby przyszedł do Ciebie. A prawda jest taka, że On przyszedł do Ciebie 2000 lat temu. Wielki Bóg zdegradował się do rozmiaru mrówki, przychodząc na świat w ciele człowieka jako Jezus. Kiedy umierał i zmartwychwstawał, miał Ciebie przed oczyma. Bo Jego miłość jest tak wielka, że kiedy Ciebie jeszcze nie było, On już zdecydował, że Cię kocha. Zanim Ty pomyślałeś, żeby przeprosić, On już zdecydował, że Ci wybacza. Zanim Ty kiedykolwiek zrobiłeś coś złego, On już wiedział, co On zrobi, żebyś Ty nie musiał ponieść kary za swój grzech. Jezus na krzyżu stał się grzechem, żebyś Ty nie poniósł ciężaru swojego grzechu. Jezus na krzyżu stał się przekleństwem, żebyś Ty nigdy nie był przeklęty. On poniósł na siebie każdą Twoją chorobę, żebyś Ty dzisiaj nie musiał na nic chorować. Na nic, na nic. Życie z Bogiem jest życiem kompletnym i zupełnie zaspokojonym. Tam nie ma miejsca na gram choroby. Możesz sobie dzisiaj myśleć, mam tylko małą chorobę. Jakoś sobie poradzę, ludzie mają większe. Przyjdź, uzdrowimy Cię. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Bóg dał Ci uzdrowienie na krzyżu. To wszystko płynie z krzyża. Jezus Chrystus jest realną postacią. To nie jest ktoś, kto może kiedyś był, ale w sumie go już nie ma. To nie jest dzieciątko w żłóbku, ani martwy człowiek na krzyżu. To jest Bóg, który zmartwychwstał zaraz po tym, jak poniósł Twój osobisty grzech, bo każdy zgrzeszył i każdemu brakowało chwały Bożej. On osobiście umarł za Ciebie i usłysz to. Słyszymy to wiele razy w kościołach i nie szanujemy tego, co słyszymy i nie słyszymy tego, czego słuchamy. Usłysz dzisiaj, co Jezus zrobił dla Ciebie. I pozwól Bogu spojrzeć Tobie głęboko w serce. I Ty możesz spojrzeć głęboko w serce Boga. Rozumiesz, co do Ciebie mówię, słyszysz, co do Ciebie mówię, usłysz. Możesz poznać serce Boga, jeżeli tylko do Niego zawołasz. Ja każdego dnia lepiej i lepiej poznaję serce mojego Boga.
On jest moim przyjacielem, on jest moim ukochanym. Nie, nie idę do zakonu, jestem normalną dziewczyną. Zajmuję się grafiką komputerową. Pracuję w agencji reklamowej, bardzo fajnej. I kocham Jezusa. Ludzie ostatnio powiedzieli mi na ulicy, idź do zakonu, jak tak go kochasz. Nie, nie pójdę do zakonu. Ale szaleję za nim. Zdobył moje serce. On mi nie kazał robić nic dla niego. Ale on pokazał, co on zrobił dla mnie. Jezus zdobył moje serce swoim aktem miłości. Rozkochałam się w nim, dlatego że zobaczyłam, jaki on jest. I ty też możesz zobaczyć, jaki on jest już dzisiaj. Wystarczy, że powiesz jemu, że do niego przychodzisz i że go chcesz.